Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na czwartkowy odcinek poprzedzający ważną sesję na amerykańskim rynku akcji. Na początek indeks S&P 500. Wczoraj obserwowaliśmy ponownie wzrosty na amerykańskim rynku akcji. Główne indeksy jeszcze mocniej niż podczas wcześniejszej sesji wzrosły. Dow Jones zyskał 0,80%, S&P 500 wzrósł o 1,28%, natomiast Nasdaq wzrósł wczoraj o ponad 1,75%. Pozytywny sentyment utrzymuje się na amerykańskim rynku akcji przed publikacją ważnego raportu inflacyjnego. Publikacja tego raportu już dzisiaj o 14.30. Będzie to kluczowy punkt dzisiejszego dnia, kluczowy dla kształtowania się ruchów, dla kształtowania się sesji dzisiejszej. Będzie bardzo ważny w kontekście dzisiejszych ruchów na amerykańskiej giełdzie. Odczyt inflacji poniżej oczekiwań powinien wspierać rynek akcji, natomiast jeśli ten odczyt inflacyjny będzie wyższy niż zakłada rynek, to może to wzbudzić obawy o jakieś bardziej jastrzębie podejście Fed i nie będzie to sprzyjało rynkowi akcji, tak więc nie pozostaje nic jak czekać na ten raport inflacyjny, a też po publikacji tego raportu inflacyjnego wystąpienia paru członków Fed i te wystąpienia również na pewno będą uważnie obserwowane przez uczestników rynku, którzy będą poszukiwać tego, jak na świeżo po publikacji raportu zapatrują się na obecną sytuację członkowie Banku Centralnego. Jeśli chodzi o tutaj sytuację przed otwarciem rynku, jeszcze przed początkiem sesji, kontrakty terminowe na indeks S&P 500 pozostają praktycznie niezmienne, oscylują mniej więcej na tym samym poziomie. Natomiast ten raport na temat inflacji CPI pojawi się jeszcze przed otwarciem amerykańskiej giełdy i na pewno możemy się tutaj spodziewać sporych zmian. Pierwsza spółka, jaką na dzisiaj przygotowałem dla Was, to Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC w skrócie, czyli największy na świecie producent chipów. Spółka zaprezentowała wyniki za czwarty kwartał i pomimo ogólnego spowolnienia w branży producentów chipów, TSMC wypracowało wyższy niż oczekiwano zysk. Silna sprzedaż zaawansowanych chipów pomogła zamortyzować spadek popytu na te tańsze modele chipów. W okresie październik-grudzień spółka wypracowała rekordowe 9,72 miliarda dolarów zysku netto. Jest to mniej więcej 78% więcej niż rok wcześniej. Jest to też wynik lepszy niż oczekiwano. Spodziewano się zysku na poziomie 9,51 miliarda dolarów. Przychody TSMC wzrosły o 26,7%. I uplasowały się mniej więcej w tym zakresie, jaki prognozowała spółka. Tak więc tutaj nie ma specjalnie zaskoczenia. Pomimo dobrych wyników spółka zdecydowała się ograniczyć swoje plany inwestycyjne. Zamierza przeznaczyć na inwestycje między 32 a 36 miliardów dolarów. Natomiast w 2022 roku było to 36,3 miliarda dolarów. TSMC prognozuje, że przychody w pierwszym kwartale nowego roku spadną do 16,7 a 17,5 miliarda dolarów. Rok wcześniej było to 17,57 miliarda dolarów i wynika to, ten prognozowany spadek wynika ze słabszego popytu ze strony finalnego konsumenta, jaki dostrzega Taiwan Semiconductor Manufacturing i też spółka zauważa pewne osłabienie wynikające z dostosowywania zapasów przez swoich klientów. Taki stan rzeczy ma utrzymać się jeszcze w tym pierwszym kwartale, natomiast spółka spodziewa się odbicia w drugiej połowie roku i zakłada, że wyjdzie, że i spodziewa się po prostu, że wypracuje niewielki wzrost w całym tym 2023 roku, pomimo tego, że szacuje niewielki spadek całej branży chipów. Rekomendacje dotyczące TSMC. Mamy tutaj zdecydowanie przewagę pozytywnych. Jest to 12 rekomendacji kupna.
Trzy rekomendacje są neutralne, natomiast brak rekomendacji sprzedaży. Kolejna spółka, jaką przygotowałem, też bardzo duży gracz na rynku, tym razem na rynku brytyjskim spożywczym, czyli Tesco. Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii wygląda na to, że w tym okresie świątecznym wygląda na to, że okazała się lepsza niż wielu się spodziewało. Tesco jest kolejnym detalistą, który prezentuje lepsze niż zakładano wyniki sprzedażowe. Spółka jest największym brytyjskim sprzedawcą, posiada 27% udziału w rynku spożywczym, a w trzecim kwartale odnotowała 4,3% wzrost porównywalnej sprzedaży. Ten trzeci kwartał skończył się 26 listopada, natomiast w ciągu kolejnych 6 tygodni sprzedaż porównywalna wzrosła o nieco ponad 7% w stosunku do roku poprzedniego. Przed tym okresem świątecznym pojawiały się obawy, że ze względu na znaczny wzrost kosztów życia, przez co cierpią budżety konsumentów, ta sprzedaż detaliczna w okresie świątecznym będzie słabsza niż w roku poprzednim w Wielkiej Brytanii. Wygląda jednak na to, że te obawy nie były specjalnie uzasadnione. Tutaj Tesco jest kolejnym detalistą, który prezentuje dobre wyniki za ten miniony okres. Wcześniej Sainsbury's, czyli również popularna sieć supermarketów, odnotowała wzrost na poziomie prawie 6%, jeśli chodzi o sprzedaż. Tesco utrzymało swoją całoroczną prognozę i zakłada osiągnięcie zysku operacyjnego na poziomie 2,4 do 2,5 miliarda funtów. Jeśli chodzi o rekomendacje dotyczące Tesco, tutaj również mamy przewagę pozytywnych. 10 rekomendacji kupna, 4 rekomendacje neutralne i również tutaj brak rekomendacji sprzedaży. I ostatnia spółka, jaką na dzisiaj przygotowałem, czyli Logitech International, bardzo popularny producent sprzętu komputerowego. Logitech odnotował mocny spadek sprzedaży i też zysku w trzecim kwartale. Spółka obniżyła też swoją prognozę na cały rok obrotowy. Logitech wskazuje na tutaj, obwinia trudne otoczenie gospodarcze i też problemy z łańcuchem dostaw o te niekorzystne wyniki za miniony kwartał. CEO spółki Bracken Darrell mówi wprost, że wyniki są rozczarowujące. Wstępny raport za trzeci kwartał pokazuje, że sprzedaż spadła o 22%, natomiast zysk operacyjny spadł o około 35% według tych wstępnych szacunków. Logitech prognozuje, że sprzedaż w całym roku obrotowym, który kończy się w marcu, spadnie o 13-15%. Jest to dosyć naprawdę spora rewizja w stosunku do poprzedniej prognozy, bo wcześniej spółka spodziewała się, że sprzedaż spadnie, ale zakładała, że będzie to tylko między 4-8%. Tak więc duża rewizja spadku. Jeśli chodzi natomiast o rekomendacje dotyczące Logitech, to mamy tutaj zdecydowaną przewagę rekomendacji pozytywnych. 14 rekomendacji kupna, 2 rekomendacje neutralne, ale też 2 rekomendacje zalecające sprzedaż. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.